było grabienie, to teraz czas na podlewanie. O, nabieram wody, widzicie? O, nabieram wody i będziemy... O, idziemy. Musimy podlać wszystkie te... Tu je, tam, o, tam, tam. Tam. Ładna działka, ale trochę sporo pracy. Nie wiem, czy... I właśnie tu pojawia się pytanie, czy uważacie, że działka... Niby fajnie jest mieć działkę, ale naprawdę jest sporo pracy i czy tak, mając taką działkę, trzeba odpoczywać, jak tak harujecie na niej? To kolejny raz się spotykam z tym, że ludzie właśnie mówią, że tyle pracy na działce, ale czy oni naprawdę odpoczywają? Że to daje szczęście tyle, że tak się pracuje i widzi się te efekty. Chyba, że to jest odpoczynek. Nie wiem. Gdzieś trzeba odpoczywać. Nie wiem. Dobra, filozofa się już nie będę bawił, idę podlewać. Tu je. Trochę popracowaliśmy, to teraz trzeba coś zjeść. Babcia tutaj zrobiła rarytasy. Indyk. Ryż. I pomidorki. Do tego barszcie czerwony. Będę jadł. Co? Jedliśmy u ciebie jednak indyka. Tak, dobra, czekam, jest. Słuchajcie, babcia naprawdę ma tutaj... Zajebisty, przepraszam, że tak brzydko mówię, domek. Zobaczcie. O, tutaj, tu się wchodzi. Room tour robię u babci. Lodóweczka. Tu się siedzi, wszystko jest obite pięknie. Tu jest część kuchenna. O, pięknie. O. Proszę, pierwszy pokój. Salon. I tutaj, o. Tu troszkę ciemno. O, tu jest jedno łóżeczko do spania. Drugie łóżeczko do spania. Telewizorek, o. Salonik. I tu jeszcze jest część ala łazienkowa. Tu można się umyć. Tak więc naprawdę fajnie ma tutaj babcia i tu można przyjechać i sobie po prostu mieszkać i żyć tutaj z dala od tego zgiełku, od tego miasta. No, podoba mi się tutaj, muszę tutaj częściej przyjeżdżać. Muszę iść pomóc babci, bo coś tam zaczęła znowu robić sama. Oczywiście babcia nie poprosi mnie o pomoc, tylko sama zrobi, wiecie, jak to jest babcia. A tymczasem ja padłem, bo tak tutaj było świeże powietrze, po prostu zawsze mi tak ścina. Czy jestem u Karola, czy jestem u Majki, czy jestem tu u babci. Zawsze jestem zmęczony w ciągu dnia i muszę się zdrzemnąć 15 minut. Uciekam dalej. O, to ja już wracam. No. Jest babcia, jest. Zrobiłem trochę. Tak, tak. Zrobiłeś bardzo dużo. A, dziękuję widzicie? Ci. Widzicie? Babcia jest... mnie pochwaliła. To ja wracam do domu. A ja już się ten zrobiłem. Babcia jeszcze zostanie. Tak. No, odpocznie sobie. No dobra. Dobrze wyglądasz, babciu. Tak, jest. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym filmie. Teraz... Cześć.